Jeszcze dziś nie zachwyca, ale już w czerwcu turystów wjeżdżających do Jeleniej Góry będzie witać pięknie ukwiecone rondo. Idea wypłynęła od Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych, która rozpisała konkurs skierowany do uczniów szkół średnich na stworzenie projektu. Ja jestem zachwycona. W ogóle nie spodziewaliśmy się, że kilkanaście prac wpłynie konkursowych. Są przepiękne. Niektóre musieliśmy niestety ze względów proceduralnych wyeliminować. W naszych założeniach konkursowych były dosyć mocne rygory. No, jeśli ktoś ich nie spełnił, no to musieliśmy je zdyskwalifikować, ale projekty są przepiękne. Pomysł na stworzenie projektów przez uczniów spodobał się członkom jury. Kreatywność młodzieży, ich spojrzenie nam, dorosłym, może pokazać wiele różnych takich ciekawych rozwiązań, być może których my byśmy nie wzięli pod uwagę. Dlatego jestem jak najbardziej za tym, żeby to właśnie niekoniecznie profesjonaliści projektowali. Myli się ten, kto sądzi, że wybór projektu to była przysłowiowa bułka z masłem. Wybieramy wspólnie tutaj, w jaki sposób zostanie one ukwiecone, tak żeby było po pierwsze ładne, po drugie funkcjonalne, a po trzecie, żeby później nie trzeba było zbyt dużo nakładu pracy na utrzymanie tych roślin na rondzie. Czyli to muszą być rośliny tak dobrane, że z jednej strony będą atrakcyjne, ale i też bezpieczne później w utrzymaniu, żeby na te trudne warunki, jakie są przy drodze, żeby były wytrzymałe. I tak po długotrwałych i czasami burzliwych obradach wybrano zwycięską wizualizację. Po długim namyśle i wielu dyskusjach komisja wybrała pracę, którą sporządzili uczniowie z Technikum Architektury Krajobrazu z Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych Bursy Szkolnej. Tak będzie w przyszłości wyglądało nasze rondo. To jest element promocji Kansu, ale wydaje mi się, że to jest element promocji naszego pięknego miasta. A jeśli w ogóle młodzież chce wziąć udział i włączyć się właśnie w taką piękną inicjatywę, to jest budowanie właśnie tego lokalnego patriotyzmu w mojej ocenie. Zwycięzcy konkursu wezmą udział w nowej odsłonie ronda, które będzie nosiło nazwę Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych.